Wiem, widzowie, że ja to zaczynam mówić co każdy odcinek, ale dzisiaj najlepszy odcinek na świecie. Zostaw lajka i na samym starcie pokonujemy tego chłopa, którego widzicie tutaj. Później prawdopodobnie pokonujemy jakiegoś innego bossa i może na końcu jeszcze skleimy, kurczę, trzeciego bossa na farmie. Sami bossowy dzisiaj. Giga, genialny odcinek, a zaczynamy od tego chłopa. Ostatnio nam się nie udało go pokonać. Mam nadzieję, że dzisiaj zdechnie w męczarniach, aczkolwiek może być ciężko, kurczę, ale się postaramy. Miejsce nie jest puste, fanatyk wyprawił się na łowy i wyczuwa chorobę w twych szeregach. Skurwesyn. Widzowie, tak to wygląda, tak lecimy. Jest git, jest maśniutko. No najpierw to niestety mogę tylko w to uderzyć, ale dobra. Rozwalimy to, w ogóle nauczyłem się, że jeżeli rozwalę ten stos, to on się kurwa, ten fanatyk się strasznie wkurwia później. Więc jakby raczej bym uderzał w chłopa. Piętnowanie, on jakieś tutaj na początku, ale krzyczą, co? Ale krzyczą widzowie, nic im to nie da. Uhohaha. Dobra, ja bym dał ogłuszenie może, co? To 20%, że siądzie. Cyk? Siądzie? Elegancko widzowie. To mi się podoba. Zawsze to jedna tura mniej do chłopa. On ma 3 ruchy w ogóle w jednej turze, więc to trzeba bardzo uważać. Palimy ciosa. No ogłuszenie teraz ma dużo, 50% szans mniej na ogłuszenie przez jedną rundę, więc na razie sobie tutaj odpuścimy. Pytanie jest takie, czy... O, przyszedł do przodu, to jest super, mu krwawienie, będziemy mogli stakować. Pytanie jest takie, czy jak ja go zestunuję, to on traci jakby całą turę, czy jakby tylko i wyłącznie jeden ruch w turze? To jest bardzo ważne pytanie, robimy na razie tak, cyk, ogłuszenie, zaraz zobaczymy. A nie, tylko chyba jeden ruch traci w turze. Dobra, na razie wydaje mi się, że kurwa jest całkiem nieźle. On, kurwa, walimy uniki, on nas nie wrzuca na stos. Wydaje się całkiem spoko. Chyba teraz wrzucił, co? Tak. 18 HP to ma. Teraz, no ja muszę i tak uderzyć tutaj niestety, bo on się wycofał do tyłu. Piętnowanie skażonych, dobra, dobra. No on jest kurwa, on ma te 3 tury, to jest mocny przeciwnik. Psycha nam siada, na szczęście my jesteśmy też kurwa, nawet nieźle nam pójdzie. Ja bym, w ogóle kurwa bym użył wody oczyszczonej szczerze. To mi da zajebiste, a nie, to tylko na osłabienia. Kurwa, to nie wiem widzowie, może to i będziemy mieli więcej uniku, a może nie, może po prostu go walić na ciosy. Może nas uwolnić, kurwa nie wiem co do końca mamy zrobić widzowie. Ja bym chyba jednak uwolnił nas. Ale to marnujemy wszystkie tury nasze, żeby uwolnić nas. To nie wiem, czy to jest takie dobre, szczerze mówiąc. I się przesunę do przodu? Nie, nieszczęście. No i to jest teraz o. No, kurwa, nie wiem, czy się... No, dobra, chyba się nie opłaca w ogóle tego robić, szczerze. Nie się nas uwalniać. Wydaje mi się, że ni chuja. Święty kołek, wydupcej, pajacu. Po prostu nie niszczmy tego stosa, bo gdzieś przypadkiem, serio przypadkiem przeczytałem, że no, że się to po prostu nie opłaca robić. I tyle. Cios? Nie udało się, szkoda. Szkoda. Kurwa, jakie ja mam w ogóle postacie, tak z ciekawości. Ja bym chciał turę, żeby sobie zobaczyć. Noob. Noob. Okej, ten całkiem lepszy, ulepszony trochę i ta też, ale ogólnie kurwa noby, nie? Więc... Co on takie uniki wali? Plus 25 ochrony. Wydupcej, lamusie. Ja bym zrobił tak, bo i tak nie mogę jakby nic ciekawszego zrobić, szczerze mówiąc. Aha, nieźle. Niezły ten fanatyk, kurwa. Nieźle. Fanatyk. Fanatyk. Fantastic, kurwa. Nana sam plastik. Dobra, ja w ogóle w trakcie bitwy mogę mu zmienić? Nie mogę, kurwa. Nic nie mogę zrobić. Kara boska. Aktywuj ripostę. Ty, aktywuj ripostę? Mogę na siebie jakby ripostę? Nie rozumiem trochę. Zróbmy tak. Może... Zróbmy tak. Aha. A ja aktywuję na siebie ripostę. No dobra. On mnie uderzy i dostanie damage. Zajebiście, i to jaki zajebisty damage, ty. Riposta totalnie kurwa OP jest. Robimy tak. No i cios. Dobra.
rozchminione w miarę fajnie. Kurwa, że się udało chociaż tego debila zabić i to będzie, kurczę, super miodzio. Tylko jest riposta, jest kurwa cacy. Może jakieś tutaj... Mogę dalej ripostę jakby na siebie? Kurde... A zróbmy, zobaczmy co się stanie. Czy to jakby mam... Okej, okay, chyba on więcej będzie dostawał damage'u teraz z tej riposty? Ja to w ogóle dobrze kumam. Kurwa, no mamy dwie postacie, którymi bije, ma chłop ma trzy tury, no. Pięty kołek za jedyna... No zatrzymuj tylko odlem! Dobra, nie wiem widzowie, tragedia. Kurwa. Tragedia jest. Nie wygramy tego, nie ma chuja. O, to fajne krwawienie akurat. Uderz w go. On jest nas na... Dobra. O, za trzy, elegancko. Dobra. Ta riposta fajna. Podoba mi się, tylko co? Prześladowanie, super. Jestem pewny, że to jest jakby pierwszy boss, dalej już nie idziemy, ale chociaż może go zabijemy i będzie kurwa cacy, nie? Będzie gituwa. Dobra, chyba cios zwykły, za 5. 5 bo 5, ale wiecie, zawsze to siądło. No, jest ciężko, bo on mi tego chłopa od razu wyeliminował. Zajebiste jest riposta, nie? Serio. Riposta jest kurwa giga koks. Zobaczcie, bo on dostaje cały czas damage z tej riposty, nie? To jest kurwa zajebiste. Giga czad dla mnie. Jestem kurwa giga czadem. O, ogłuszenie dostałem. O, lipcia. Może krwawienie, co? Kurwa, nie siadł krwawienie, szkoda. Bez szkoda jest. Dobra, psycha akurat nie jest aż tak ważna, więc no. No niestety mieliśmy ogłuszenie. Święty kołek. Dobra, pudło, zajebiście. A tą ripostę widzowie stakuje, bo to nie ma co. Kurwa, teraz ciężko. To jest ciężko, jeden HP, nie? Kurwa, dalej jest obrót śmierci. Aha, czyli to jest ten chłop. No niedobrze. Teraz by trzeba było, kurwa, jakieś uleczenie może im walnąć, co? Wywołane poniżej ulecz 33%. No chyba leczenie, kurwa. Ty masz wrota śmierci, ty masz jeden HP, czyli robimy tak i go uleczę, tak? O, ale to taka, kurwa, wymiana średnia. No ale dobra. Dobra, ty masz wrota śmierci. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby wszystkie postacie były z nami razem. On już nie ma prawie życia, nie? On ma 18 życia, kurwa. Ja bym zrobił coś takiego, bo jakby nie mam innego wyboru w sumie. Tyk. I kurwa, tylko nie traf. Ten jeden raz nie traf. Dobra, ale może być tak. Tak jest git w miarę. Wydany wyrok. Na stosa nas rzucasz? Ty kurwa jebana. O Boże, nie traf! Kurwa! No i tu już jest chuj, widzowie. Tu już jest chuj teraz. Teraz tu już jest kurwa chuj. Fez jest przejebane, bo jakby nie mam zasięgu w ogóle, nie? Teraz to już chyba nie damy rady, mi się wydaje. Ciężko chuj będzie. Mamy tego chłopa, on się dużo leczy. Ten ma 16 HP jakiś tutaj. Riposty by dużo dały, jakbym od samego początku rzucił. Dobra, że on idzie do przodu, to jest zajebiste. Tylko on ma kurwa 7 tur naraz, nie? Jeszcze ogłuszenie, 7 tur, jakieś rzucanie na stosy. Kurwa, prawo, lewo, do tyłu, psycha, wszystko ma chłop. 16 HP masz. Weź mnie, daj kurwa turę. Idź do przodu idź. Pach, super. Wolę tak, iść do przodu, git. Dobra, chuj z tobą, że jakieś wrota śmierci, wyjebane mam. Iść do przodu. Super. Nie, no kurwa, tragedia widzowie. Nie, no kurwa. No, a... No to pograliśmy, widzowie. 16 HP miał ten fanat. Kurwa mać. Jaki to jest skurwesyn jebany. O 6 rekrutów więcej, chociaż coś. Ty masz pierwszy poziom, to cię wezmę. Ciebie lubię. Ty też jesteś koksem. No i oczywiście badaszka zarazy, to nie ma co. No dobra, widzowie, tak to wygląda. Ty jesteś w ogóle ulepszony. Ło, kurwa, ty. Jak ja do ulepszonych chłopów dostaję, co muszę dalej zrobić? Płatność poziom 3.
kurwa, ulepszyłbym. Patrzyłem na te dzielnice, mogę tam kilka rzeczy, mogę właściwie wziąć, nawet jakieś dzielnice zrobić. No tylko nie wiem, czy mi się to opłaca. 15% leczenia z jedzenia, tygodniowo dostaję butelki krwi. No to są takie rzeczy, które są fajne, ale no nie w naszej sytuacji, która jest kurwa tragiczna. Kurwa, nabrałem tyle rzeczy, nic z tego nie mam. A widzowie, chuj. Płatnerza trzeba ulepszyć. Kowal, chodź tu. Słuchaj mnie. Płatnerz. Cyk. Cyk. Płatnerz poziom trzeci. Oj. A w ogóle to też możemy zrobić. O, ale to w następnym odcinku, to już mam pomysł. I teraz mogę to ulepszyć. Dobra, i róbmy tak, bo nie będziemy musieli dzięki temu płacić w sumie za tego. Jakby, no, nie będę musiał za bronię płacić i w ogóle, nie? I za to nie będę musiał płacić. Kurwa, ty, zajebiście, ja nie wiedziałem, że to tak działa. Ja bym kogoś wypierdolił. Dobra, no wydaje mi się, że kurwa, nie potrzebujemy się w naszym składzie, kolego. Nie potrzebujemy się w naszym składzie i biorę normalnie tego. I chłopów na pierwszym poziomie. Ciebie też nie potrzebuję jednak w tym składzie. Biorę was, bo nie muszę ich ulepszać i nie będę musiał marnować siana, kurwa. No to z tym bossem to trochę przesadziłem, widzowie, wydaje mi się. Chyba nie damy, kurwa, rady. Nie ma siana, widzowie. Miałem sobie pograć w międzyczasie i zobacz, co mi trafiło. Chyba będzie ciężko. Chyba będzie trzeba trochę, kurwa, podfarmić, widzowie. Ja bym poszedł na tego knurzego książę, bo będą giga nudy na odcinku. Tak nie może, nudów nie może być na moim odcinku. Nie ma takich szans, kurwa. Przecież ja ich nawet nie ulepszę, bo ja siana nie ma. A ja chcę na bossa iść. No nieźle. Niezły bosik. Normalnie idzie jest na bossa. Ale się wyjebiłem, widzowie. Ale będzie heca. O, chuj z tym. Nie stać mnie, kurwa. Sprzedawaj coś. Na pochodnie mnie nie stać, widzowie. Jakie jaja. Dobra, widzowie. A klucze jeszcze by się przydał. Z jeden albo dwa. No co? No tak idziemy, kurwa. Takim składem. A z chuj z tym pyłem odłamka. Coś takiego idziemy, widzowie. Zobaczmy fabułkę. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. A nameless abomination. A testament to my failure. Aha. It must be destroyed. Ostatnio w ogóle, widzowie, było tak, że jakby zgaduję, że bossy dzieje się z tyłu albo coś takiego, więc jakby idziemy prosto do bossa. A tu zróbmy coś takiego. Tych 30 obrony albo obrażeń. Ostatnio, słuchajcie, ten lektor mówił, że i wysłałem list, ale kiedy już zdążył przyjść, już nie żyłem. Więc ogólnie ten chłop, co to mówi, to jakby nie żyje jak coś. Także no. Taka ciekawostka. To ki chuj gadasz, kurwa, jak nie żyjesz. Fail RP jest grane. Dobra, zapomniałem, że ja tu pokazuję dla widza, kurse, te normalnie bitwy. Więc trzeba uważać, ostrożnie trzeba. I trzeba mówić i nie wolno palić, bo jak palę, to będzie to słychać w montażu. No ja muszę zadbać o to. Czysta IQ musi pójść. Dobra, przeciwnicy ograni. Normalnie, szybciutko, prościutko. Ja wziąłem... Ja nie wziąłem łopat, widzowie, ja debil. Ale chuj, nie? Bierzemy. Dobra, może kurwa poznajdujemy łopaty. Za zapiski z dziennika i lecimy dalej. Może się uda, kurwa, albo będziemy obchodzić tam, gdzie będzie jakby zawalone, to będziemy się cofać. No coś będzie trzeba wymyślić na pewno. Nie. Najpierw zabijamy bossa, bo mamy kurczę składzik PPG. Skład totalnych nobów jest posiadany, więc jakby... Dobra. To już wiem, którędy idę. Bosik pewnie jest tu, więc na razie spokojnie. Najpierw do bossa, żeby było najłatwiej. Zabijamy bossa i jakby tego. I jakby będziemy chodzić sobie dalej. To się nazywa wóz potraw. Powiem drogą. Jakby. Niezłe, nieźle. Niezłe potrawki. Ale słabe szanse na rozbrojenie. Cheat. O! No i dam mu do jedzenia, bo mamy tego... Kurwa, ile ja mam żarcia w ogóle, widzowie. Holy shit. Dobra, no i nie ma co się oszukiwać, że bosik będzie tu, no bo... No musi być tu, widzowie.
Jak nie, jak tak. Dobra, za coś trzeba wypierdolić. Wydaje mi się, że drewno na opał może nie. A może ta? Pójdź z tym drewnem na opał. Bosik! Tak jest. Ten co, jakiś kibic. Co macha. Knuzy książę. Dobra, popatrzmy jak on wygląda. Wygląda, okej, okay, bardzo interesująco bym to nazwał. Pewnie ma dużą odporność na zarazę, zerową? Ale 100% szans na ogłuszenie. Dobra, kurwa, stakujemy zarazę i bosie. Nakrwawienie, zero? Dobra, widzowie, jak ja kurwa taki składzik zabrałem, że to nie ma co, widzowie. To już jest pograne, kurwa. Po wszystkim, do domu możemy iść. Teraz się spodziewałem, że będzie mega słabo. W sensie, że nie wygramy tego. Że chłop nas rozniesie pewnie w pół, ale no nie sądzę teraz szczerze. No, aha, tylko tyle bijesz? Tak jakby... Wszystko? Wszystko? Ktoś pobił, kurwa? Ale żeś poszedł w pobicia. Nie no, ale jak on ma takie odporności na zarazę i tego, to... Ja pierdolę, no to ten fanatyk jest 6 razy bardziej, kurwa, cięższy. I się nawet nie healuje, po prostu go zabijmy. 5 sekund go zabijemy, widzowie, on jest po bosie już. Co się dzieje? Wykończenie grupowe, toś wykończył. Ale wykończyłeś. Co się dzieje, widzowie? Czy on dostaje 30 HP, kurwa, z damage'a na turę? Więcej, ile on dostaje damage'a na turę? 27 damage'a na turę. Nie wiem, to zrobię drużynowe, bo jakby tą turę już i tak wykona pewnie. Może by nie wykonał. O, nie wykona chyba. A nie, 1 HP. No dobra, trudno. Wyleczymy się i git... O kurwa! 21 HP za jednego hita. Okej, okej, rozumiem teraz. Ty, nie umrze się wypierdolę. Aha, nieźle kurwa. Nice. To nieźle. Niezły, normalny chill bosik. Chill bosik. To bym powiedział. Dobra, dajmy tu jakieś soto się daje tu. Czemu on jest ogłuszony i czemu my dostaliśmy w ogóle HP jak ten chłop padł? Nie wiem. Nara. A ty padniesz, czy jak to tam wygląda, kolego? Full HP mamy, ten może jeszcze trochę podwyższyć pochodnie i nas wszystkich wyleczyć z psychy, tak? A nie sobie tylko wyleczyć z psychy. A ty musisz jakby... Jakby nie idziesz... A, ja ciebie też muszę wykończyć, tak? Nieźle. Słyszałem, że ciężki jesteś też bossem. Dobra, widzowie, łatwo tylko mi one-shotował i nie miałem co zrobić, szczerze. Jakby jak poszedł one... Mogłem go zabić wcześniej i faktycznie bym tej postaci nie stracił. Ale no, no co, widzowie, no poszedł one-shot i tyle, no za bardzo nie można też. Kurwa, jakie fajne rzeczy. To trzeba było tak zrobić, czekajcie. Tak, mogę jakby... A wyłącznie antykwariusz... A to ty nie jesteś antykwariuszką? Nie. Dobra, to trzeba tak zrobić i trzeba zrobić... No kurwa, no tak, wydaje mi się. Kontynuuj przygodę. No idziemy dalej. Teraz będzie trochę ciężej. Bez dwóch zdań. Czy my chcemy tam... A, chcemy to pokonać w sumie. Dobra, widzowie. To żeby nie zanudzać i nie zamulać na odcinku, ja wam pokażę, jak już ukończymy tą misję. I wtedy się widzimy. Dobra, widzowie. Znowu mi... Kurwa, znowu mi postać one-shotowali. Tego jednego chłopa. Wbili, kurwa, one-shot i elo. I wszystko. Dobra, idę zobaczyć, co też za obiekt i spierdalamy stąd. No nie były to dla nas jakieś turbo ważne postacie, żebym ja się nim przejmował, tak szczerze. Wezmę sobie jeszcze woreczek, sprawdzimy. No i elegancko, i wracamy. Nie ma dużo tego, dużo nie zyskaliśmy, ale bosik zabity. Za bossa są jakieś tutaj fajne rzeczy, nagrody z misji 4,5 kapcia. Myślę, że ogólnie bardzo spoko. Na pewno chyba więcej zarobiliśmy, kurwa, jeżeli straciliśmy. Oni nic nie dostali oprócz poziomu, więc spoko, będziemy mogli ich ulepszyć. Ale jest to, że ja nie wiedziałem, kurwa, że oni z diliżansu są ulepszeni, ja nie muszę pitosu marnować, widzowie. Kawe mi diliżans, to jest ulubione miejsce moje, widzowie, od dzisiaj. Łanka, pierwszy poziom, cyk. Dobra, widzowie, co tu mamy za bossy? Upośledzony miąż jest taki boss na pierwszym poziomie. Czy ja mogę iść z nimi? Nie mogę. Chcę mieć pierwszy albo drugi poziom. Ogólnie to nie mam za dużo postaci chyba na tych poziomach. No coś tam są te postacie. Coś tam mam tych postaci, ale kurwa ciężko. Oni mają jakieś tego, udręki. No ta jest niby spoko, bo ona ma... A nie, nie jest spoko. Czy jest spoko? Kurwa nie wiem.
O, ten na pewno jest gigakoksem. Ten też w sumie jest gigakoksem. Jakieś badaczka zarazy by nam się przydała, widzowie. Nie mam niestety badaczki zarazy, wypierdoliłem się. On nie pójdzie z nami, kurczę. No idziemy na busika, widzowie. Lecymy, lecymy, nie śpimy. Kurwa, nie mam postaci. Nie wiem, co właśnie zrobimy takim składem? Nie wydaje mi się to, kurwa, szczerze mówiąc. Nie wydaje mi się to, widzowie, szczerze mówiąc. Ja mówiłem? Nie wiem, co mówiłem. Nie wydaje mi się to, widzowie, najlepszym pomysłem na świecie iść, kurwa, takim PPG składem, szczerze. No, nie wydaje mi się to najlepszym pomysłem. Ale coś tam poulepszamy mu, kurwa, i chyba powinniśmy to... Jeżeli pójdziemy od razu na bossa, to myślę, że mamy szansę pokonać bossa, nie? Tylko musielibyśmy iść na bossa i trafić dobrze. No, tam po 200 te ulepszenia kostują, to kij w to. Ale one za... To jest takie zajebiste, one są z tego, z... Od razu wzięte z tej karawany, chłopie. I zobacz, oni mają wszystko poulepszane, nie? Mega zajebiste. Dobra, cyk, cyk. Cyk, cyk. O, to są jakieś boby, których muszę ulepszać. Nie, 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 kolego. Tragedia. Oświecenie, co dodaje. Celność bazowa, pomni ukrycie. Ja bym zrobił... Ręka światłości, celność bazowa, obrona... Obrona plus 7 celności na siebie. Kurwa, fajny chyba. Ten coś takiego zrobił. Temu oczywiście tak jak ma zrobił. No i temu też tak jak ma. Teraz widzowie przedmioty. Ochrona plus max PZ ten chłop dostanie. Myślę, że gituwa fest. 1 HP dostajemy z tego. Plus 4 celności do walki wręcz. Czemu nie? 10% dobiegłości leczniczych. Kurwa, mocno to się wydaje na tego chłopa, co się leczy w sumie. Tylko, że nie mamy chłopa, który stakuje zarazę, bo jeżeli ten książę, kurwa, ta masa okaże się, kurczę, na zarazę, to jest kwaśno, nie? Tutaj szanse na ogłuszenie, no i wszystko. No przydałaby się badaczka zarazy, ale nie mogę nikogo wziąć, bo fajnie było, jakby ktoś, kurczę, był, który stakowałby to wszystko, ale no, no nie ma chłopów, nie ma. A może tego zamiast tej jednej laski, co leczy? A może w sumie nie? Dobra, idziemy, widzowie. Idziemy zabić krzykliwego proroka. Dobra, wierzę w kurwę żarcia, żeby się healować. Że to ruiny. Dwie łopaty, dwa razy serum, dwa razy bandaże, dwa razy zioła lecznicze, dwa razy kościany klucz, dwa razy to. Kurwę pochodni. Nie stać nas, trzeba coś sprzedać. Dobra, to już sprzedaj, tak. Tyle pochodni. No i kurwa, ja bym wziął te dwa odłamki. Ja nie wiem, co robię, te dwa pyłki odłamka, ale coś się... Albo z jedną chociaż. A coś mi się wydaje, że się kurwa może przydać. Te serum też weźmy, to wszystko kurwa. Żeby było, widzowie. Ja nie wiem, czy boss silny. Wyrusz. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that left unchecked I would soon unleash doom upon the world. No i chyba miał rację. Dobra. Niech zgadnijmy, gdzie jest boss. No boss... O kurwa. Nie wygramy tego. Nie ma sens, widzowie. Nie ma sens. Nie wygramy tego, nie ma kurwa, ja sobie naprawdę liczyłem, że zabiję bossa i spierdalam do domu, ale no nie, 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 widzowie. Jeszcze ja mam, jeszcze wziąłem tych chłopów, co mają te... A, normalnie będzie wygrywane, słyszałem podobno. Podobno będzie wygrywane. Ogłuszenie, dobra. To będzie, widzowie, w ogóle chyba długi, długi odcinek, ze swoją drogą. Ja czemu nie mogę użyć ręki światłości? Halo? Ja chcę, to wolę piorun i pierdolnięcie z pioruna wolę. Jednak. O! Halo. Nie, no ty... Nie, dlaczego ja to zrobiłem i wziąłem tych chłopów jeszcze... A, widzowie, kurcze blaszka. Ale jajca. Ale jajce, widzowie. Ale jajca. Dobrze, że nas nie zaraził chociaż. Ale jajca, widzowie. Nie, to ja nie biorę tego, tej ręki światłości. Już wolę pierdolnięciem. A, jeszcze jest wyrok w ogóle. To, no, to wyrok bierzemy. Wyrok. No, wyrok, wyrok. To są te laski, co mają wszystko ulepszone, bo z karawanu. Zajebiste. Gdybym wiedział wcześniej, to widzowie. To by było, jakbym ja wiedział wcześniej, widzowie. Nie no, to bym nie płakał, kurwa, jak dzieciaczek. Nie mam golda, nie mam golda. Wypierdalam 17 000 na jakieś, kurwa, totalnie głupie rzeczy. To nie mam, kurwa, golda.
bym sobie zajebiste rzeczy może pokupował. Nie, no nie! Dziwko, co ty masz? Dlaczego oni sobie tak randomowo czy raz na jakiś czas stwierdzają? Aha, natchnione religijne wizje i przewidzenia, tak? To jest to. Fajno, to zaszalałaś. Oj, widzowie. Oj, widzowie. Dobra, idziemy tu, może jakiś student Boza akurat jest tu. Albo tu. Kurwa, wątpię w ciul, ale... No nic, no co. Trzeba wierzyć. Jeszcze odporność na krwawienie, pewnie. Dobra, wyrok. Tyk. Mix wyroka. No tak, walniemy i spróbujemy go zabić. No on ma chociaż duży damage, to jest jakby... chociaż coś, nie? Chociaż ma duży damage. Eczka za 4. Dobra, się wychylujemy zaraz. A, healek dla teamku. Healek dla mnie. Może psychę mi to też podniesie? Podniosło, super. A czemu on nie padł? Ja myślałem, że on ma krwawienie. Kurwa, ja debil. No dobra, się wychylujemy za tyle, co dostaliśmy. Trzeba go zabić, halo. Proszę go tutaj machnąć, ciachnąć. Dobra. Proszę, może będziesz tu bosie, co? Like a boss? Będziesz tu szefie? No nie będzie. Ale bym się kurwa... Naprawdę bym się bardzo ucieszył, jakby tu był. A co jakby mu psycha siądzie drugi raz? Zostanie jakby drugie gówno? Mam nadzieję, że naprawdę nie, w sensie... Mam nadzieję, że nie. Bo jak tak... To kwas. Straszny. Dobra, dwa razy wyroki na chłopa, żeby psycha nam nie psuł. Na razie psycha najważniejsza, bo żarcia mamy dużo. Lecz możemy się wyhealować, więc psycha tutaj dość bardzo ważna. Super, że unik. Każda mała turka to jest dla nas zwycięstwem, szczerze. Ale ma odporność na krwawienie jebany. A może tym się uda go zabić. Te wyroki super są. Ja teraz bez tych wyroków to by było ciężko. Nie wiem, czy to ja klikłem przypadkiem, żeby on tam uderzył? Chyba tak. Dobra. Mamy to. Mam nadzieję, że jej nie odpierdoli i nie stwierdzi, że ona sobie teraz weźmie to i użyje. Wezmę to za lecznicze zioła. To obniża nam stres i daje życie, więc... No, więc robimy tak. Tyk. Dobra, wracamy. To mam nadzieję, że widzowie bosik jest tutaj. Istnieje taka szansa, że bosik jest tutaj, bo to jest w miarę daleko od nas. Więc jakby istnieje szansa, że tam ukryli bossa. Ja nie wiem, czy to jest generowane losowo. Nie wydaje mi się, bo zawsze są w tych najodleglejszych miejscach. Wątpię, że to jest generacja losowa. Mam nadzieję, że będzie tu. Tyk, skrzynka zawiera pamiątki. Nie ma miejsca. Za co? Za co, widzowie? Za to. Tyk. Bitwa? Coś tak dziwnie wchodził. Nie bitwa. O, jakie fajne narzędzia tortur. Ale ładne, widzowie. To dawało nam szansę, bo na zwiat i to ręcznie robiłem, nie? Że dużo rzeczy i tam pozytywne rzeczy. Badasz zatoki na przykład, proszę bardzo. Szans do wywołania zwiat na zatokę. Ej, super, te zwiedziki to fajne, bo one też dają zaskoczenie i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sorry, że wam palę, widzowie. Ja mówiłem tak. Nie wolno palić, znaczy nie powinienem palić na odcinku, bo tego owego, że ktoś się może zmagać z uzależnieniem, po czym kurwa kopce cały czas. Dobra, kurczę, jeden HP. Światło. I co, jakiś chyba fast wyrok. Dobra, może być taki wyrok za 14. Może być. Mam duże szanse na ogłuszenie. Niedobrze. Leczenie czy cios? Cios. Okej. 8% na krytyka. Kurwa, siadło dwa razy pod rząd. No dobra. Teraz albo taki cios, albo taki cios. Ja chyba taki, bo... Aha. No to... Koniec szczęścia. Nie można mieć wiecznie szczęścia. Dobra, zaraził nas, ale na szczęście nie wypierdoliłem serum, więc jest git. Ty się wychilujesz niestety. Ujarsonie.
Dobra, biję ciebie. Nara. On się sam wyhiluje. Nie wiem, czy warto go healować w sumie. A, może... Aha, nie to. Dobra, bię się. Aj, dubi, dubi, do. Nie wiem, co to było w sumie. Dobra. Serum. Ja bym, kurwa... A weź użyj tego odłamka. Co w ogóle to dawało? Bo ja nie pamiętam. Nie wiem, to może lepiej nie. To serum, wypierdolmy to. Idziemy dalej. Chyba jest pusta sala, o ile rozumiem. Mam nadzieję, że po prawej stronie będzie mój ulubiony bossik. Czy ulubiony, to nie wiem. O, super, że jest zwiadzik. Dzięki temu będziemy mogli wiedzieć, czy idziemy na prawo. Nie idziemy na prawo. Chyba, że idziemy na prawo i się cofniemy. Tylko po obiekty idziemy. Bo z drugiej... Chyba, że później się po prostu cofnę całą mapę. Tak, chyba się będzie cofane całą mapę. Wolę teraz nie marnować czasu i nie iść tam. A zobaczmy, co tu będzie w skrzynce. Zawiera pamiątki. 4 herby, spoko. Kurwa, mało szansę na rozbrojenie, ale ty spróbuj, cyk, 60%. Dobra, mamy tu kolejną bitwę. Nie, na razie się trzymamy, kurczę, nie najgorzej, szczerze. O, mu psycha siadła, ale nie dostał drugiego, jakby tego, drugiej udręki, więc git. Odporność na przesunięcia, super. Fajno, fajno, podoba mi się. No na człowieka, bo on ma mniejszą odporność na to, że jakby krwawienie go dopadnie, tacy. Dobra. Leczenie czy jakiś kurwa wyrok? Ja bym wyrok chyba na chłopa, cyk. Jedna postać mniej. Super. Tutaj też bym chyba wyrok walił. Ja normalnie nadłupcam wyroki i tyle. I wyrok śmierci wydaje chyba przeciwników. Jedyne, czego się tak naprawdę obawiam, to tego, że mamy strasznie zapchany ekwipunek różnymi przedmiotami. Kiedy znajdziemy różne przedmioty, to praktycznie nie mogę go wrzucić do eku. A to mnie najbardziej wkurza. Dużo się może zmarnować siano z tego powodu, bo to tam zawsze te przedmioty po 700 golda kosztują. Mogę się wyhealować, no to oczywiście to zrobię. Za całe HP praktycznie. O ty, on zaraz będzie miał zawał. Niedobrze, widzowie. Wyrok. Ale na szczęście mamy jeszcze drewno na opał, więc będzie tutaj odpoczywane gdzieś niedługo. Wyrok, cyk. Dobra, HP, tylko jest tego. Z psycha na razie siada. HP jest kurwa zajebiście ogólne. Dobra, cyk. O! Kurczę, blaszka. Ojojoj. Psycha? Nie, na szczęście nie. Dobra, wyrok. No kurwa, jeden HP, naprawdę. A nie masz tury już. Tyk. Dobra. Pozamiatani przeciwnicy. Zróbmy tak. Kurwa, zróbmy tak. 25 golda na razie odpuśćmy. Zróbmy tak, zróbmy tak. No i jest teraz kwaśno. No nie mogę użyć drewna na opał. Kiedyś mogłem. Kiedyś to się zbugowało i mogłem. Nie wiem dlaczego. Znaczy, domniemam, że się zbugowało, no jakby nie było to na celu zbugowanie moje giereczki. No dobra, weźmy za wszystko. Strasznie kurwa debilny pomysł, ale dobra. Jeszcze jedna sala i dopiero użyjemy drewna na opał. Stos ksiąg, może coś fajnego i mu zejdzie. Nie, zeszło mu psycha. No ten to już ma zawał kurwa pewny. Mam nadzieję, że tu nie będzie bitwy. Ja bym chciał sobie odpalić tutaj. Zawiera pamiątki. Ja bym chciał... Proszę, żeby tu chociaż bitwy nie była. To jeden raz. Czemu psycha nie siadła? Kurwa, no już widzisz ten przedmiot, już wiesz, że bitwa jest. No bo atak tu, może zginie, git. Ale psycha, 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 psycha. Na szczęście nie ma nikogo, co by psychę zabierał, więc tylko ja mogę na siebie, która z naszych postaci może nakrzyczeć na naszego chłopa i wtedy może być kwaśno. A tak to poza tym powinno być git. Dobra, wyrok. Fajny ten składzik, bardzo dużo leczenia wydaje mi się. Może to być przydatne teraz, wyrok, kurwa, jeden HP, nice. Cios. O, ta. Powietrze, cios, przecinane jest powietrze. Po 3 HP, po 1 HP. Ten 3 HP, ale... O! Dobra. Nie to, zapewne nie to chciałem zrobić, ale... Ale może być. No, kurwa...
Aki, zrobię coś takiego. Jakby tego bym ściągnął któryś z tych, a tutaj... No znowu 1 HP! 2 HP! Oj! Kolego! Zróbmy tak. To jest kurwa 300 IQ, patrzcie. Zrobiliśmy ta... A. Dobra, 150 IQ. A dobra, jest nieważne. Jakby ten dostał turę, to ten by ściął do tego, dlatego zaatakowałem tego od tyłu. Nie wiem, czy zrozumiał ktoś cokolwiek, co powiedziałem w tym momencie. Pewnie nie. Trick of the light? Dobra, trzeba za coś to zamienić. Ja bym se dupsnął, kurczę, pył odłamka. A może nie teraz. Ja się boję, bo ja nie zapomniałem, co robi tego odłamka. Cytrynę wypierdolimy. Tu się dawało... Niestety wodę święconą się dawało. Ale istnieje szansa, że weźmie też stres. Super. Stres, healek. Dobra. Drewno na opał. Zjedzmy sobie porządnie, nie ma co. Temu trzeba psychę ściągnąć, żeby on po zawałów nie dostawał. Tylko na siebie leczenie o, chujoza jest. Tylko na siebie wszyscy komparzy zwiększa stres? Nie, nie, nie. Jeden kompo, no obniż mu stresa. Aha. Dobra, zróbmy tak, bo ty też masz dużo psychy. Weźmy też, zróbmy tak. Na wszystkich, po 15, po 7 ściągnijmy. No tego bym użył to. To działa? Dostrzegam w tych oczach zwycięstwa, nawet jeżeli ty tego nie widzisz. Ścieżka wymaga, aby krew wartko płynęła. Aha, to nieźle. Jeden kompan, celność unik, tylko na siebie, jeśli zapobiega niż ten, to nie chcemy. No i co? Jeszcze jednemu kompanowi jej obniżymy stresa. O 15. I co? I wszystko? A, jeszcze raz mogę tego użyć. No to jeszcze raz, cyk. A nie, bo to jest jakby inne, motywacja. To jest najbliższe jakby tury. Będzie dostała mnie stresu. Dobra. No ty jak zwykle musisz kurwa coś spierdolić. No ale dobra. The way is lit. Czy my mamy łopatę? Mamy na szczęście. O kurwa, chciałem wyrzucić łopatę. Jest plecaczek, jest coś wartościowego. Pewno wartościowe nie są ze strony z dziennika, które tylko mi kurwa miejsce w eku zajmują. Tu będzie boss? Wątpię. Na pewno będzie boss na końcu, ale... Tak jest. Dobra, przed nami brak walk, co mi się wyjątkowo kurwa podoba, szczerze mówiąc. Mi nic nie stało. Tak użyję, to będę miał max oświecenie cały czas, więc kurwa użyję to szczerze. Cały czas światło 100% będzie, czy jak? A nie. A, że jakby ja dostałem, ale kurwa skamas. Że jakby ja teraz dostałem max oświetlenie, ja myślałem, że cały czas będzie, bo tam magiczne kurwa rzeczy dostaniemy. Ale skam na maxa, widzowie. No i co, do bossa. Let's go do bossa. O, no to jest bitwa przed bossem. Też czuję, że mu siądzie stres i będzie kurczę niewąsko. A dobrze tam rozegrać akurat rundę, naprawdę trzeba... O kurwa, za 11 mu uderzyłeś? Dużo trochę, żeż. Inek, nie ma takiego bicia, kurwa. Nie ma takiego bicia, powiedziałem. Dobra, ty padasz. No i tutaj wydaje mi się, że cyk zabijamy. Elegancko, elegancko. No i dobra, i tylko jeden chłop został. Zatruje, oby nie. Kurwa, zatruł. Niestety, nie mogę nic na to w aktualnym... A. Aktualnie poradzić. Jeszcze sobie kurczę... Podetniesz się delikatnie. Nie fajno, nie fajno. Ty masz 1 HP. Nie fajno, nie fajno. Leczenie drużyno... Okej. Okej, ja mam leczenie drużynowe. Styk. Elegancko. Ale ma dużo HP w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że za dużo nie ugryziesz. Za 2. Więc git. Tu się healujemy. Stresa sobie obniżamy. No i kurczę, ty jeszcze tak zrób. Czemu by nie? Tu jeszcze leczonko. Ło kurwa, widzowie. Full HP. Leczenie jeszcze raz, czemu nie? Nie wiem, czy to ściąga psychę? Nie. Ktoś tu ściąga psychę? Wątpię. Ale użyjemy tak, może... Może do bossa nam wystarczy, bo boss niedaleko dość. Więc git. Krewy. No nie, nie, nie. Walmy zażarcie i weźmy złoto. Zioła lecznicze niepotrzebne, idziemy. O. No to co? Apsnij se, kurse. Klepka. O, wywaliłem krew, ja debil. Ajajaj.
Jakby nie wyrzucił krwi, tylko wyrzucił stron z dziennika, to teraz by miał buffa, tak ma odporności, minus 10 PZ, niedobrze. Minus szans na cnoty. Bosik, pokaż. Okej. Strzaskana ławka. Wysoka ławka. No i tu jest kurwa krzykliwy prorok. Odporność na krwawienie 0, na szczęście. No więc będziemy, ale kurwa te przeszkody mocne, mocne przeszkody. Więc trochę niefajnie, że nie mamy za tego, tak jak mówiłem, tej zarazy. I tej laseczki, czy tam chłopa, który by napierdalał tą zarazą. To jest niestety dość przykre. Pomsta. Oj, co to za żyk, proszę pana, nie fajnie. Możemy się uleczyć, albo możemy napierdalać ławkę. Osobiście wydaje mi się, że jakbym zniszczył ławkę, miałbym do niego bliższe przejście, więc zniszczyłbym ławki. Postarał się na razie przynajmniej. O kurwa, za 14 hap? Prognoza, ile ty masz w ogóle? Co to jest? To się patrzysz na mnie, co to jest w ogóle, widzowie? Co się dzieje, o co chodzi? Dobra. Co się dzieje? Nie, nadal nie wiem. Dobra, walę wyrok, bo ja się dzięki temu wyhiluję w sumie, nie? To tak się w miarę opłaca. Ten obrażeń na rundę. Co to jest? Psycha. No, niedobrze. Ogłuszenie. Ogłuszył nas oczami. Niedobrze. Bo to jest, akurat trzeba mu nabijać, kurwa, tego. Krwawienie. I najlepiej, żeby one te krwawienie faktycznie nie zeszło. A co to daje w ogóle? Odporność na krwawienie, osłabienie, przesunięcie. Nie, ale oznaczam dzięki temu siebie, tak? I on może będzie mnie fokusował. No bo te niszczenie tych ławek, to nie wiem, czy to się opłaca. Zróbmy tak na razie. Oznaczmy siebie, może nas będzie bił. Ciąga uwagę rywali. No coś chyba niechętny. No. Co to jest? Jakże piękny coś tam. My jesteśmy jakoś oznaczeni dziwnie. Kurwa, wyjątkowo mi się to nie podoba, bo to się zaraz okaże, że jak oznaczę nas wszystkich, to padamy. Albo coś takiego, więc jakby... Proszę mi tak nie robić, bo trochę jestem przerażony. Panie nędzarzu. Kim ty tam kurwa jesteś? Kim ty kurczę jesteś? Na oku. Czy też mnie oznaczyłeś? Nie, odporność. Gruzowanie. Unik. Dobrze. Prognoza. Okej, okay, on wie. Widzowie, on nie wie. On wie, widzowie. On wie. Już wie. No nie, no Hilek do dupy, to mnie zniszczy cymbale. Dobra, wyrok, cyk. Chyba to nie jest najtrudniejszy boss świata. Chyba, żeby nie speszyć, widzowie, bo ja już się nauczyłem, że jak powiem, to gra dla dzieciaczków, to się dzieje. Pomsta. Dobra, napluł na nas. Ale te obrażenia nie są najgorsze, więc jest git. Gruzowanie. Spory damage. Tego to sobie masz bić akurat. To nawet lepiej, jak go bijesz i oznaczasz i w ogóle. Zgit. Cierpienie, coś tam, dobra. Tyk, żeby krwawienie siadło. 6 obrażeń na rundę dostaje, spoko. Wyrok. Tyk. Dobrze, że widzieliśmy dużo postaci dystansowych. Bo jakby bez postaci dystansowych to już by było kwaśno. Mamy 3 postacie dystansowe. I to jest spoko, mega. Zróbmy tak, żeby on się też przybliżył bliżej. I dobra, on za 2 rundy nie żyje. Wątpię, że w te 2 rundy dąży nas, kurczę, zabić. Gruzowanie. Prognoza. Trochę trwa ta bitwa, tej chyba z 10 minut już się z nim bijemy. Ale wydaje mi się, że to koniec, widzowie. Tak jest. Boss przegrał. Więc możemy się healnąć na spokojnie, bo on jakby pada już w następnej rundzie. Healek tutaj też, jakiś healeczek drużynowy. Elegancko. Tutaj też healek drużynowy. Tyk, elegancko. Wszystko? Ale pokrzyczałeś, ty. Nice. Wow. Poświęcona ławka. Odłamek drewnianej ławki, na której onegdaj rzekomo osiadał wyznawcy proroka.
jest to sporo warte. Tak jak mówiłem, mamy strasznie dużo rzeczy w Eku i jakby nie mam gdzie to popakować, kurczę. To dużo, o, mam jednak, ale i tak dużo z tych rzeczy. Dobra, ja się w każdym razie, a nie, bo ty masz też stresa strasznie dużego. Czy cofam się i biję się, czy nie biję się, czy coś tam, nie wiem w sumie, czy się biję. Mogę jeszcze się cofnąć i się pobić, ale to już nie będę wam pokazywać, widzimy się jak już wrócę właściwie i zakończymy odcinek. Nie, może się wypierdolę jakąś postacią. Pewnie tak będzie właśnie zaraz. No, pewnie tak będzie, no. Tak, tak, właśnie tak. Może jednak ewakuację, co? Czy my go potrzebujemy jakoś bardzo? No w sumie jest spoko, jest poulepszany. Dobra, ewakuacja. Aha, ile psychy to ściąga. No co? Nie, no jaki bullshit widzowie. Ale bullshit, ja się tylko dlatego wycofałem, tak to bym wygrał. Ale bullshit. Bullshit widzowie. Dobra, idziemy kurwa. Do domu, do domu. Trzeba się kąpać chłopy, Maciuś. O, jeszcze zajebiste, 4,5 tysiąca i to jeszcze. Odporność na czynnik śmierci, unik wrót śmierci, obrona od poziomu stresu. Dobra, spoko. Jest trochę rzeczy, jest w sumie sporo golda. Tego golda już zacząłem wydawać mniej coraz, więc to jest spoko. Są jakieś fajne rzeczy, są jakieś niefajne rzeczy. Opat nie będzie tym razem komentował stanu sali pokutnej z wyjątkiem zapewnienia, że przewiduje szybkie wznowienie stałych procesów. Sala pokutna jest zablokowana. Transept koszt minus 50, krużanek koszt minus 50. Spoko, o kurwa. Aha. Ktoś tu chyba przesadził, widzowie. Z biszowaniem. No nic, będzie im trzeba naprawiać psychę. Taki jest evencik, właśnie chciałem zobaczyć jeszcze jaki jest dzisiaj evencik. I widzimy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie jutro. No i widzicie, no co, to będziemy robić, widzowie. Czyścić bossy będziemy. I pewnie zaczniemy od farmy. Najpierw farma, a później sobie ukończymy takie obosiki jak tutaj upośledzony miąż, a później nekromanta, no i zniewalająca syrena, inny rodzaj syreny, tak to widzowie będzie, ale będą widzowie dymy, widzimy się jutro prawdopodobnie, trzymajcie się, zostaw lajka, udostępnij film dalej, wpadnij na Twitcha, Twittera, Instagrama, wszystko masz w opisie, jeżeli chcesz mnie wspierać, do zobaczenia, nara!